Siema ludzie, z tej strony RIVLO, witam was z bardzo niecodziennej perspektywy, mianowicie nagrywam już kolejny odcinek z bomby. Znajdujemy się w piwnicy, w której nagrywaliśmy pierwszy odcineczek z RST i robimy serwisy dalej. Przed chwilą zrobiliśmy mojego SRAMA GX-a, z czego też będzie osobny odcinek, prawdopodobnie jest już na kanale. I tak tylko w ramach ciekawostki wam wspomnę o tym, że Monshi robi serwis dampera. Widzicie co się stało? Nie ma dampera. Cross bez dampera. I to też będzie na kanale u Szymona, więc wbijajcie do Monshiego. A u mnie tylko tak w skrócie pokażę mniej więcej o co chodzi. Wycieramy wszystko na sucho. Do mocznego będzie. Kiedyś spójrzcie, Popej też nagrywa na swój kanał. Zobaczcie widzowie, tak jak mówiłem, Moczny tutaj robi bardzo profesjonalny serwis dampera. Szczegóły będą u niego na filmie. Tak, dokładnie. My tylko tutaj w takim skrócie, czy mógłbyś mniej więcej nam Monshi opisać w kilku słowach o co chodzi? Cześć! Weź powiedz coś mądrego. Miałem wytłumaczyć Grubemu jak działa damper, także już wam tłumaczę. Ogólnie to wszystko jest złożone tak i to jest tu jeszcze i on tak jest, tylko że to jest wszystko tu w środku. To jest po to, bo niektórzy sobie mogą pomyśleć po co to w ogóle w środku, to ten cały szaft i to wszystko, skoro wystarczyłaby sama sprężyna, żeby to się uginało. Dlatego ja wam powiem, że nie wystarczyłaby, ponieważ mamy tutaj tłumienie, w przeciwieństwie do RST. No i ogólnie to jak działa to tłumienie, tu mamy nalany olej do tego, a w tym mamy dziurki i to mamy tu założone. Jak sprężyna się ściska, to wciska nam szaft do środka i ten olej przez tą dużą dziurkę sobie swobodnie przepływa. Potem wylatuje tą małą dziurką i jak sprężyna nam odbija, to tutaj są takie małe, takie naprawdę malutkie, wąskie dziurki i ich pewno nie będzie widać, tam są w środku takie przy brzegach. Czy widać wąskie dziurki? Nie wiem. Olej wtedy podczas wbicia amortyzatora, olej przechodzi spod tego tłoka na górę tego tłoka. A jak się prostuje, no to ten olej musi wrócić z powrotem. I to jest tak skonstruowane, że ten olej nie wróci tą dziurką, tylko przechodzi przez te dziurki, przez to te dziurki stwarzają opór i damper wolniej odbija. I ogólnie tak to działa. Ale ktoś by się mógł zastanowić po co jest to, skoro przecież to tutaj się wszystko dzieje. A no po pierwsze to tutaj mamy blokadę, którą nie wiem jak działa, więc nie będę wam tłumaczył. Chyba po prostu ten kanalik po prostu przepływowy tu zamyka, ale nie wiem, nie jestem pewny. Ale po co to jest? Ogólnie to jest po to, że ta komora tutaj ma przejście do tej, do komory IFP. I w niej też mamy olej i w niej mamy wsadzony ten tłok. I ten tłok pływa na oleju, to jest tłok pływający, to się nazywa. A od góry mamy to wkręcone i tu jak widzicie mamy wentyl, mamy zawór powietrza. I po prostu pompujemy, przez co ten tłok ściska, tamten tłok co tam leży, ściska nam ten olej, który tutaj jest. I go spręża jakby, wtedy mamy olej pod większym ciśnieniem. Pompujemy tu około 200 PSI, po to, żeby ten olej dobrze się ścisnął i po prostu wtedy damper płynniej działa i w ogóle. Ale co jak tego nie napompujemy? Jak tego nie napompujemy, to nasz tłok będzie się przesuwał w tej komorze tak góra-dół podczas pracy. Może się zdarzyć tak, że podczas mocnego dobicia ten tłok nam wyskoczy po prostu tak i tędy zassa to powietrze, które zawsze tam jakieś będzie i wtedy ten tłok nie wskoczy nam do końca. To powietrze, które tam przejdzie pod niego jakby przeleci nad olej i damper się najzwyczajniej w świecie zapowietrzy. I jak jest damper zapowietrzony, to pierwszą oznaką jest to, że nam się będzie zapadać, bo będziemy mieli powietrze, więc ten damper będzie wskakiwał i dopiero ten tłok będzie wskakiwał i dopiero potem, gdy dojdzie do oleju, to będzie se wolniej chodził, a nie tak się zapadał. Nie umiem tłumaczyć, ale mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. No i ogólnie to nie wiem co tu mogę więcej powiedzieć o damperze sprężynowym. Damper powietrzny działa trochę inaczej, bo tam mamy komorę powietrzną, mamy komorę pozytywną, komorę negatywną, a jeszcze możemy mieć powiększenie komory, teraz żeby was nie skłamać, chyba negatywnej. No więc widzowie widzicie, Monshi wam w skrócie wytłumaczył jak działa damper, może zrozumieliście. W każdym razie jakbyście chcieli więcej zobaczyć, to wbijajcie tam do niego na kanał, link na pewno będzie w opisie. Więc ogólnie jeśli ja mówię, że coś będzie u Monshiego, a wy wchodzicie na kanał i tego nie ma, to się nie denerwujcie, bo jeśli coś będzie u Monshiego, to znaczy, że będzie. Ale niekoniecznie za tydzień, może za miesiąc, może za dwa. Tak pół żartem, pół serio, ale Moszny wstawia filmy trochę rzadziej niż ja, więc po prostu jeśli czegoś nie ma jeszcze u Monshiego na kanale, to pojawi się dopiero za jakiś czas. Zazwyczaj. Bo Fortu czwartego nie będzie jednak. U Monshiego jednak nie będzie Fortu czwartego. No po prostu proszę was, żebyście do tych naszych treści brali pewien dystans, bo miałby to być tylko taki film poglądowy i proszę mi w komentarzach nie pisać, że nasze filmy to jest jakieś zwykłe pierdolenie. Są vlogi różne tak jak ten, takie luźne filmy, i są filmy techniczne, tak jak Gumonsiego, żebyście nie brali wszystkiego dosłownie. Więc zostawcie łapkę w górę i suba, no i po prostu oglądajcie kanał, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Ja oddaję Monsiemu statyw, żeby on mógł dokończyć swój odcinek, więc siema, trzymajcie się, do następnego.